Nieźle przyjął. Tak jest, Rybus. Piąskuje Dubrawka. Jeszcze linię przez Klicha. Juźwiak na pole karne. Sytuacja. Wybijają Słowacy. Jeszcze Duda strzał. Nie, kapitalnie zrobił to Mak. Mak! I niestety... Jeszcze Bednarek. Nie trafił w piłkę. Bednarek obok ojejce Krychowiaka. Słowacy, szansa, gol. Nie, Glik, Lewandowski. Jeszcze odegranie. Strzał Dubrawka. Witam Państwa bardzo serdecznie ze stadionu w Sefili i dzisiaj rozpocznie się długo wyczekiwany mecz, ostatnia szansa Polski na awans, na wyjście z grupy. A naszym gościem jest polska legenda piłki nożnej z 1974 roku, Grzegorz Lato. Pierwsze pytanie, da Pan jakiś komentarz do pierwszego meczu Polski ze Słowacją? No, zostawiam to bez komentarza. A teraz przejdźmy do drugiego pytania. Czy wasza reprezentacja z 1974 roku pokonałaby dzisiejszą kadrę? Tak, oczywiście. Wygralibyśmy 1-0. Tylko tyle? No proszę pamiętać, teraz wszyscy raczej jesteśmy grubo po 70. Kolejnym gościem w naszym studiu jest ekspert od piłki nożnej. Jest to dr Eugeniusz Typowy Janusz. I on ma pomysł na pokonanie Hiszpanii. Słuchamy. Jestem po analizie z najsłynniejszymi matematykami oraz astrofizykami. Rozłożyliśmy mecz na czynniki pierwsze i znaleźliśmy optymalną strategię. W całej historii spotkań z Hiszpanią wygraliśmy tylko raz, ale teraz możemy zmienić historię i wygrać po raz drugi. Wystarczy, że strzelimy na samym początku 4 samobóje i po 4 minucie Hiszpanie zaczną się tak śmiać, że sędzia uzna to za zniewagę i wygramy mecz walkowerem. Jak to? Padną na murawę? Oczywiście, tylko Polska musi zastosować się do moich zaleceń. Spieprzaj dziadu, mam lepszą taktykę na mecz. Wystarczy zasubskrybować kanał Zabudowany, dać łapkę w górę pod tym filmem oraz w komentarzu napisać Polska wygra. Wtedy zwiększymy szansę o 100% i na pewno uda nam się wygrać ten długo wyczekiwany mecz. Więc nie zapomnij napisać w komentarzu Polska wygra mecz.